Cześć i czołem YouTube. Witam Was w piątkowy poranek. Pogoda dzisiaj zaskoczyła, także mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry dzień. Ja jestem właśnie w drodze na sąd ostateczny, czyli na badania. Jestem już pod koniec minikata, trzeci tydzień i właśnie te badania od samego początku minikata zależało mi na nich najbardziej. Także traktuję to, powiedzmy, jak przygotowania do zawodów, bo dziś jest ten dzień, gdzie się wszystko okaże, bo ostatnimi czasy troszeczkę te badania szwankowały, a mianowicie hematokryt, czyli gęstość krwi, z nieznanych powodów ciężko było z bicią i próbowaliśmy z sobą już praktycznie wszystkiego. No i właśnie ten minikat jest taką wersją ostateczną, ale Czuję różnicę w samopoczuciu, także myślę, że na pewno ta gęstość będzie już dosyć, no już będzie przystępna po prostu, że będzie można w końcu wejść na obroty i dołożyć troszeczkę mięska. Wyglądało to tak, że po sezonie startowym, czyli w listopadzie, zrobiliśmy odbicie, gdzie przybyło mi chyba 12 kg w 8 tygodni. Po tym odbiciu od stycznia zaczęliśmy mostek, który trwał od stycznia do marca i od marca już planowaliśmy właśnie podkręcić troszeczkę tempo, ale hematokryt był zawyżony, no może nie jakoś znacznie, ale też nie chcieliśmy wchodzić właśnie w większe obroty, żeby on jednak się jeszcze bardziej nie zagęścił, bo jednak o to zdrówko trzeba dbać. Szczególnie, że mam 25 lat i jakby nic mnie nie goni. Mam na wszystko czas, a środki umocniają mnie w przekonaniu, że to jest tylko dodatek do wszystkiego, bo jak nie mamy dopiętych podstaw na 100%, to nic nam nie dadzą nawet wiadra przyjmowanego towaru. Także tak, i właśnie po marcu, gdzie mieliśmy kończyć ten mostek, zobaczyliśmy badania, więc mostek potrwał troszeczkę dłużej. Później ten hematokryt dalej stał w miejscu i dodaliśmy dosłownie kosmetyczne dawki niektórych środków. A tak jak mówię, ja mam 25 lat, nigdzie mi się nie śpieszy. Wiem, że droga na sam szczyt zajmuje więcej czasu i trzeba się troszeczkę napracować, a co odwleczę, to nie ucieczę. Pomimo tego i tak od zawodów właśnie waga już mi doszła do 120 kg, siłowo też to bardzo dobrze wygląda, także progres idzie, sam mnie zadziwia. Bo pomimo właśnie tego wszystkiego, to naprawdę jest moim zdaniem bardzo dobrze. I no, ale ta wizja tego, że może być jeszcze lepiej, już troszeczkę zachęca, nie powiem. I właśnie zaczynając tego minikata, wiedząc, że może być tylko lepiej, to właśnie tego dnia, dzisiejszego dnia, 16 czerwca, nie mogłem się doczekać i zobaczymy, co pokażą dzisiejsze badania. I dziś też pokażę Wam mój dzień jedzenia. Dużo się nie zmieniło przez ostatni czas. Wlatują podstawy. Kalorycznie wygląda to na poziomie 400 węglowodanów w dzień treningowy, 60 tłuszczy, 300 białka. Dzisiaj mam nietreningowy, czyli wleci 240 węglowodanów, 90 tłuszczy i 300 gramów białka. Także dużo, niedużo, głodny nie chodzę. Ogólnie mam organizm, który bardzo szybko mi się przyzwyczaja do kaloryczności i ani nigdy nie byłem przejedzony, ani nigdy nie chodziłem głodny. Skrajnie głodny oczywiście. I zwiększyliśmy też aktywność. Mam 6 razy 30 minut kardio na sprzęcie albo 6 razy 40 minut szybszego spaceru. Teraz idę na badania, więc to tempo jest wolne, ale jak robię cardio, to właściwe, no to tętno dochodzi mi do 130, także
większe nawet niż na jakimś sprzęcie. Dobra, idę na badania i trzymajcie kciuki. Także ja już jestem po badaniach. Krew w próbówce była rzadka, także jest dobra oznaka, nawet pielęgniarka mnie pochwaliła. I jak zwykle zostałem bardzo miło przyjęty, także czekam na wyniki, a teraz czas na kardio. 40 minut spacerku w takich przyjemnych okolicznościach zleci bardzo szybko i będzie czas na śniadanie. No i wlatuje pierwszy posiłek, skromnie, ale smacznie, jest to chyba mój aktualnie jeden z ulubionych posiłków, jajka gotowane, wafle, fitosy, do tego wlatuje jeszcze białko w płynie, ale to sobie później rozrobię, no i takie dodatki, Hellmann's, mało kalorii, na 100 gramów ma raptem 68, no a wiadomo, tego się dużo nie używa, no i sos jogurtowy z Biedronki, tak samo, na 100 gramów 60 kalorii, także takie dodatki. No i uwierzcie mi, że to tak zajebiście smakuje, że tylko czekam na nietreningowy, żeby właśnie zjeść jajeczka z fitosami. Także zabieram się za jedzenie. A, jeszcze tutaj jest 50 białka, 40 węglowodanów i 20 tłuszcz. Żeby materiał nie był zbyt nudny, także pokażę Wam jeszcze, jak przygotowuję swoje posiłki na jutro okołotreningowe. Będą to dwa klejki po 100 gram węglowodanów, 50 gramów białka i 5 gram tłuszczy. Będą to u mnie z dwóch najlepszych białek, od Geniusa, izolat bananowy i izolat biała czekolada. Mamy tutaj kleik ryżowy bananowy, tutaj jest trochę z dodatkiem cukru, kleik ryżowy zwykły i banany. Także zasypuję 100 gramów klejku, 60 gramów tego bananowego, 40 gramów zwykłego i dodaję około 100 gramów banana. I już Wam właśnie to pokazuję. Największy sekret udanego kleiku to jest ilość wody. U mnie na 100 gramów kleiku będzie 350 gram mililitrów wrzątku. I to wszystko będę blenderował. Jeszcze co do smaków białka, to izolatu bananowego używam już od 2 lat i naprawdę nie nudzi mi się. Ten izolat akurat odkryłem na tych przygotowaniach do zawodów i też jest, jak nie próbowaliście, to jest rewelacja. No i oczywiście top of the top izolat czekoladowy, ale akurat mi się skończył i używam tych dwóch. I niezbędnik w kuchni, czyli blender, do uzyskania gładkiej konsystencji i do tego później jeszcze dodaję białko i znów blenderuję. No i tak się prezentuje, już dwa gotowe klejki, tu bananowy właśnie, zobaczcie konsystencję, właśnie o taką mi chodzi, i tu banan, biała czekolada, malina, to samo, także na jutro będzie gotowe. Kiedyś jeszcze się bawiłem i wrzucałem to do zamrażarki i jeśli chcecie, to też jest dobry patent, bo wychodzą naprawdę smaczne, a teraz z braku po prostu czasu i no, dostępu do zamrażarki robię takie i też są spoko. Także to są posiłki przedtreningowe, do tego jeszcze na wierzch wlatuje masło orzechowe, ale to już raczej sobie dodam jutro. I kolejny posiłek, który wlatuje u mnie dosłownie codziennie. W treningowy jest to śniadanie, w nietreningowy wlatuje albo raz, albo dwa razy, w zależności od tego, jak mam ochotę. Dzisiaj właśnie wjedzie dwa razy i tak. Daje 20, aktualnie na moje makro skromne, daje 25 gramów płatków jaglanych, 10 gramów mąki i 5 gram budyniu czekoladowego. Do tego dosypuję proszek do pieczenia, cynamon, kakao, kilka słodzików, aromat, całe jajko, żeby źródło tłuszczy było jak najlepsze, białka jaj i do tego pudding proteinowy, to wszystko zalewam i odstawiam, żeby płatki nasiąkły i żeby to wszystko fajnie przesiąkło i wychodzi bardzo dobry omlet. I zaraz Wam pokażę, jak to finalnie będzie wyglądać. I tak wygląda już gotowa mieszanka. Zostawiam to na kilka godzin, żeby płatki nasiąkły tym wszystkim i żeby omlet przesiąkł wszystkimi składnikami. I też właśnie fajna mieszanka jest
tych płatków z mąką, bo ten omlet nie jest ani taki zbity przez właśnie płatki, ani pulchny przez mąkę, tylko tak w sam raz ten pudding jeszcze daje taką puszystą właśnie wersję omleta, także naprawdę wychodzi kozak i polecam. I omlet jest już gotowy, na wierzch jeszcze dodaję pastę z nerkowca, izolat czekoladowy, już ostały się resztki, akurat będzie na polewę. Mieszam to 1 do 1 z wodą i wychodzi właśnie taka idealna gęstość. I na wierzch jeszcze frużelina, parę gramów dla smaku i zaraz pokażę, jak to będzie wyglądać. I tak to wygląda finalnie. Dałem troszeczkę za dużo wody do białka i zrobił się wodnisty, ale zobaczcie, jak w środku to wygląda. No i codziennie z takim widokiem można jeść omlet. Można jeszcze pokorzystać z pogody i nabić kroki. Właśnie idę na zakupy, także dziennie treningowy wykorzystany. I wjeżdża trzeci posiłek, czyli to samo co na drugi. Omlet ten tym razem wyszedł bardziej taki puszysty. A zauważyłem, że to wszystko przez to, że został wcześniej przygotowany i właśnie nie leżał za długo, tylko około 2-3 godzin i wyszedł właśnie znacznie lepszy. I właśnie jestem w pracy, przed pracą zaraz jadę do sklepu i tam spędzę resztę dnia. I czas na trzeci posiłek, wlatuje to samo, czyli omlet. I zobaczcie, wyszedł bardziej puszysty i zauważyłem, że jak krócej leży, krócej nasionka, to właśnie wychodzi taki bardziej puszysty. Białko też wyszło idealnie. Odpowiadam na raporty i zobaczcie przemianę Adasia. W 8 tygodni od zawodów mamy plus 12 kg bardzo dobrej jakości. Priorytet na najszersze, na klatkę, na nogi się sprawdza. Barki odpuściliśmy, bo u niego są i tak wielkie, łapy tak samo. Także działamy dalej, a ja zaraz zbieram się do sklepu. Jeszcze nie dodałem ważnej kwestii. Mam tutaj 50 g białka, 40 węglowodanów i 15 g tłuszczy. Tym razem dałem jedno jajko i masło migdałowe, tak żeby te źródła tłuszczy były różne, ale nadal jakościowe. Także pierwsze masło nerkowca i teraz migdał. I wlatuję posiłek numer 4. Już jestem właśnie w sklepie. I to jest tak naprawdę czwarty i piąty posiłek, bo piąty niczym się nie różni. I tak jem już praktycznie od sierpnia, czyli zaraz będzie równy rok, na zmianę albo ryż, albo jakieś kasze. I cały czas kurczak gotowany, bo najlepiej mi smakuje do tego kiszony ogórek, ewentualnie kapusta kiszona. Do tego jeszcze wlatuje ketchup na wierzch, oczywiście sól, oliwa z oliwek i taki posiłek ma 50 białka, 40 węglowodanów i 15 gram tłuszcz. I tak wlatuje właśnie dwa razy. I to są właśnie te podstawy, które dają nam najwięcej, z czego możemy najwięcej wyciągnąć. Nie żadna suplementacja jakaś dodatkowa, tylko podstawy, trening, odżywianie, regeneracja, suplementacja podstawowa, aktywność fizyczna, cardio i tak dalej, i to utrzymując przez lata daje takie benefity, że nic tylko korzystać. I naprawdę uwierzcie w to, że podstawy są kluczem do sukcesu i na tym zbudujecie swoją sylwetkę. No i zobaczcie, przyszła morfologia, także lepszego dnia sobie nie mogłem wymarzyć, także hematokryt zbity bardzo mocno, także wszystko. Morfologia jak u niemowlaka, sód, potas tak samo, hormony T3, estradiol, prolaktyna, także zdrowy jak koń i w końcu można zacząć działać. Także zielone światło jest, będzie można się teraz troszeczkę bardziej rozwinąć, ale te 6 miesięcy i tak były bardzo dobrze przeprowadzone. Razem z Sebą utrzymaliśmy bardzo dobrą formę, dobudowaliśmy też znaczną ilość masy mięśniowej, także teraz będzie można to lekko popchnąć. Organizm na pewno odpoczął od wszystkiego, za co się odwdzięczy, a ja na pewno dam z siebie 100%. I też teraz cały czas powtarzam, że kulturystyka stała się tak naprawdę takim moim dodatkiem do życia, aczkolwiek bardzo fajnym dodatkiem.
tylko po prostu stało się, wszystkie czynności z nią związane stały się dla mnie takim nawykiem, że nic mi już nie sprawia żadnego problemu i tylko działać. Czas na obfitą kolację. Wlatuje 50 gram kleiku, 60 gramów białka Geniusa o smaku makaroników, czyli takich ciasteczek francuskich. Zajebisty smak, naprawdę polecam. I do tego jeszcze masło orzechowe, także to jest mój posiłek ostatni na dziś. 40 gram węglowodanów, 15 gram tłuszczu i 50 gram białka. Dzień pełen wrażeń zakończony, na szczęście sukcesem, także dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. Pioma!